Cześć. Te maseczki mają potencjał, żeby na zimę coś fajnego przygotować. Może z jakiejś wzorki albo coś. To mówiłeś? No, tak myślę, że to może być jedno z lepszych pól reklamowych, kurde, nie chcesz kupić. Kucharski Zapik, to jest zawsze zainteresowany rozmowami, ale to po weekendzie, jak te skoki dzisiaj, no bo spragnieni jesteście, wszyscy widać z tej rywalizacji. O tak, na pewno, fajnie wystartować, fajnie się sprawdzić znowu. Przy trochę mniejszej publiczności, ale też u siebie, inauguracja i finał nawet, także finału jeszcze nie było, a w tym roku mamy i finał. Także fajnie, no cieszę się, że te zawody się odbywają i że możemy się sprawdzić. Piotrek, dzisiaj było cenne trofeum do zgarnięcia, bo nie wiadomo, kiedy takie się znowu może trafić. No masz, kurde. No tak się śmiali właśnie z TVP, że to kurde cenniejsze niż igrzyska, no bo igrzyska jednak to 4 lata, a to raz na pandemię pewnie, nie wiem. to na pewno fajne trofeum. Fajnie, że coś z tego, że chwali nie ma, zrobili. Jednak jako serię punktowaną i to już taki prolog, no jak to nazwali, także pierwszy dzień rywalizacji. Piotrek, jakie to jest lato dla Ciebie, jeżeli chodzi o skoki? To jest stabilne lato? Znaczy, nie skakałem jakoś dużo. No treningi. Bardziej do wody. Do wody mi dobrze szło. Nie, myślę, że no pomału, no bo to tak, no wiadomo, no wtedy tam zazwyczaj się w tym lipcu gdzieś tam zaczynało, to gdzieś już tam coś człowiek myślał, żeby tam formę przygotować. No teraz tak naprawdę ten jeden rozpoczęcie i finał, ale też na pewno się chce fajnie poskakać. Także no myślę, że skoki moje do tej pory właśnie treningowe, no były różne, tak mówię, no tak, raczej było mniej, nie skakałem jakoś strasznie dużo, także no myślę, że przyjdzie czas tak naprawdę przed zimą jeszcze, żeby tą formę tak trochę bardziej ustabilizować, bo na razie tak jest, ale bez takiego błysku, tak można powiedzieć, taka na razie wakacyjna, ale też w sumie jestem w miarę zadowolony z tego dnia, tak w miarę stabilnie. No. A nie będzie przed zimą brakowało tej takiej rywalizacji w lecie, bo to wiadomo, że tych kilka tygodni, przez 2 miesiące praktycznie trwała taka walka gdzieś tam, te procedury startowe i tak dalej, to było super przygotowanie do zimy, prawda? Znaczy, nie wiem, było tak, teraz jest tak, także no my po prostu, my skaczemy tak naprawdę tyle, ile mamy, no to w Wiśle. Jeszcze na pewno jakieś mistrzostwa Polski będą, także będzie kolejny do rywalizacji. Kolejny taki delikatny sprawdzian między nami. A myślę, że zobaczymy, nie? No bo to wiadomo, no zima, też jeszcze nie wiadomo, co tam na zimę wymyślą, nie? Grunt, żeby było, żeby ta zima była i żeby szły zawody za zawodami i odwoływali tylko z wiatrem, a nie z koronawirusem. Dzięki.